Cześć, witajcie, witam. W sobotę miałam nie nagrywać, ale coś mi tak jakoś było goło i postanowiłam nagrywać. Czegoś mi brakowało jakoś. Ten prawie, że chyba już tydzień tego nagrywania codziennie sprawił, że myślę sobie, no czemu nie? Dwa słowa mogę zamienić. Dzisiaj zapodałam na połacie skórne, anecznikowe, kurtyzany z pałacu Etalii Bordeaux. No i nie wiem, czy znacie takie uczucie, kiedy jakieś perfumy, kiedy je czujecie na sobie, macie takie uczucie błogostanu. Tak się po prostu dobrze z nimi czujecie. No ja właśnie się z tą kurtyzaną tak dobrze poczułam dzisiaj w towarzystwie kurtyzany. No taka sobota pudrowa, szminkowa, jakoś bardzo dobrze mi dzisiaj na samopoczucie ten zapach zrobił i jestem bardzo zadowolona z tego zakupu w ciemno, aczkolwiek było szukanie i sprawdzanie w internecie, no to nie jest takie może całkiem w ciemno, no i w ogóle ufam Gustowi Maszutki z grupy perfumowej, facebookowej i Instagramu. Maszutkę wszędzie znajdziecie. No, ufam tej kobicie pod względem gustu perfumowego. No widzicie, ile ja fajnych perfum ostatnio zakupiłam. I te próbki, spodobało mi się takie próbkowanie. Wczoraj też widziałam filmik na kanale Chrom Midas ASMR, że próbował razem ze swoją kobietą takie różne próbki z Mansery i znowu mnie naszło, że coś człowiek zobaczy i myśli sobie, no fajny pomysł, takie próbki. No i poszukałam też w sklepiczku tutaj internetowym, powinno nawet szybko dojść. No coś ostatnio jestem tego zdania, że lepiej najpierw próbki. Szczególnie zapachów, no wiecie, które swoje kosztują. No to zamówię, ale może jeszcze nie dzisiaj, ale jutro, to od poniedziałku już tam będą pakować i w przyszłym tygodniu szykuję się z Mansery. Takie właśnie, te takie najważniejsze. Niektórych nie było z tego filmiku, co też miałam ochotę zamówić, ale nie mieli, więc, ale Red Tobacco jest, bo właśnie Chrom Midas ASMR, śmieję się, bo ja takie nazwy, kurczę, z tym wszystkim, wszędzie R i ja głupio to wymawiam, no ale dobra. On mi bardzo polecał Red Tobacco, więc tym razem w końcu próbka Red Tobacco została zamówiona i w końcu się przekonamy, rzeczywiście o co chodzi w tym zapachu. No i jeszcze zamówiłam taki set, nie set, tylko komplet. Kurczę, z jakich ja to już języków to wszystko wymawiam. W ogóle tutaj sobie zapaliłam kominek. Jejku, zaraz tu zasnę. Chociaż dopiero 10 rano. Ale dobra, bo to taką atmosferę wytwarza. Zamówiłam komplet próbek zapachów pudrowych, bo coś też czuję, że mam ochotę na pudry w tych dniach. I kadzidło jakieś bym też wypróbowała. No zobaczymy. Dobrze, to tyle na ten moment. Może jeszcze ogień pokażę? Ostatnio narzekałam na upały, a teraz proszę bardzo, ogień rozpala. Kolejne wejście smoka. Byłam ci ja wczoraj znowu w Bolonii, tym razem po południu z moim starszym synem. Pojechaliśmy, bo musiał oddać taką grę komputerową, która nie działała, jakąś taką kupił grę używaną gdzieś tam w takim sklepie i niestety no, nie dało rady jej uruchomić i pojechaliśmy ją oddać, a przy okazji poszliśmy na sushi.
taki na obiad. No. Ze starszym synem w piątek do Bolonii na sushi. A jak wracaliśmy z tego sushi, to po drodze był DM znowu. I mając w głowie to, że ostatnio kupiłam tam perfumy pana Ulrika de Varensa, postanowiłam znowu zajrzeć i może coś jeszcze dokupić. Bo takie to. Bo kiedy wiem, że ceny są niskie, jakość dobra, zapachy retro, ale tym razem w biegu, bo no niestety mój syn nie chciał tam wejść, on takich sklepów tego typu nie trawi jakoś, chłopak, i został przed sklepem, czekał na mnie, nie chciałam, żeby czekał tam lata świetlne, aż matka się zdecyduje i coś tam kupi. Ja sobie tam sama jeszcze niedługo pojadę i pochodzę, ile będę chciała. Zmieniłam pozycję, bo coś telefonem trzęsę za bardzo. Chwyciłam w locie tylko taki zestawik. Proszę. Ulrik de Varens, Rive, nie wiem jak to się wymawia, in gold, w złocie. Czy to czasem nie znaczy rzeka? Nie wiem, rzeka w złocie? Coś zmyślam, ale czasem jak zmyślam, to mi się uda. No ale nic, takie zestawiki zrobili ci już świąteczne i pełno jest takich zestawiczków na pokuszenie, więc taki zestaw razem, dezodorant razem z wodą perfumowaną 79 V Made in France kosztował 10 euro. I widzę, że on też jest dostępny, nie ten zestaw, tylko same perfumy są na makeup.pl, jakby kto chciał. No ale zobaczymy, bo coś mi się tu wydaje, że to już chyba raczej nie będzie zapach retro, bo to będą perfumy z 2019. Dobra, dałam radę wyciągnąć. Takie anielskie skrzydełka. No, coś tutaj widzę, że to będzie takie pitu-pitu, coś na aniołka i na jakieś takie chyba grzeczne perfumy będą, bo nie mamy tu diabła, mamy aniołka. No nic, próbujemy. Ja oczywiście globalnie mam tą kurtyzanę z pałacu, ta Libre d'Orange, ale tu nic dzisiaj nie mam na przygotowane, jeszcze można coś próbować, połacie skórne, wolne. Nie jest tak źle. Na pierwsze co, to czuję cytrusy. Cytrusy słodkie. W otoczeniu słodkim. Bardzo czuć jakąś taką skórkę pomarańczową, mandarynkową, wonną i smaczną. Takie klimaty już bożonarodzeniowe, no. Wezmę sobie z ciekawości na drugą rękę ten dezodorant. Zobaczymy, czy... No, to samo, tylko w wersji dezodorantowej. Ojejku, ale wymyśliłaś. A w Amerykę odkrył anecznik. No cóż. Teraz? Albo ja tak może nawet i grejpfruta? Czy to taka... Dobra, patrzymy na nutki. Co ja tu będę zmyślać? Ach. Tylko że ja tutaj mam nutki właśnie z tej strony make-up. Możemy zrobić porównanie. Na make-upie napisali, że w głowie mamy nuty cytrusowe. O, jest grejpfrut, różowy grejpfrut i rabarbar. Ciekawe. W sercu mamy jaśmin, malinę i róże. Ale dobrze czuć tego różowego grejpfruta teraz. I taki rześki rabarbar rzeczywiście dodaje takiej rześkości. Z kolei w bazie będzie białe piżmo, nuty leśne i wanilia. Nie powiem, jest interesująco. No, zestawik za 10 euro i to jest woda perfumowana. Teraz tylko trzeba sprawdzić ich trwałość, ile godzin wytrzymają, ale no, nie są złe. Low cost, warty uwagi. Te perfumy przypominają mi, tak mi się skojarzyło, więc jeszcze to powiem, z perfumami Sport od Jill Sander.
Ylvander, Zander. No, różne sposoby wymówienia. Któryś może się uda, będzie ok. I tamten zapach, pamiętam, skomponowała Sophie Labbe. No, bardzo taka cytrusowa, orzeźwiająca woń, ale już zaczyna być bardziej słodka. No, ale bardzo, początek bardzo przypomina sport. No to myślę, że to będzie taki po prostu cytrusowo, lekko słodko, kwiatowy, bardzo prosty zapach, ale kto wie? Kto wie, czy się nie miałby prawa spodobać za tę cenę? Nie jest zły. Bardzo, bardzo mi przypomina właśnie ten sport, który stworzyła Sophie Labbe i Ylvander. No, co myślicie? Czy go już ktoś wąchał i sprawdzał? Kolejnym razem, jak już sama pojadę i będę miała czas nieograniczony, żeby buszować po sklepie. Cześć, Ozi. Chodź, chodź tu. No chodź, chodź. No dobrze, to cię wezmę. Oczywiście nie mogło zabraknąć wejścia smoka, czyli psa. Ozi, ty może nawet jesteś podobny do smoka z tymi uszami. A, on miał dziadka, który nazywał się Gremlins. Zobaczcie, podobny do Gremlinsów, nie? Ozi, ty jesteś Gremlins? Co tak się wspinasz po mnie? Stój. Coś jak trzęsiesz. Umyłam go dzisiaj, bo on ma... Wykąpałam, znaczy się. Bo Ozi ma takie ma ciągoty, że jak wychodzi na dwór, to się lubi wytarzać w piachu. To nawet nie jest piach. To jest taki kawałek ziemi, gdzie... nie urosła trawa i on w tym kawałku ziemi się zawsze tarza, tak? I co teraz będziesz robił? Czekaj, zobaczymy. Wiem, że psy mają takie powonienie, może nawet zbyt mocne. Co myślisz o tych perfumach? Tu. Też dobre. Co widzisz? Ozi jest. Dla niego wszystkie dobre. Katar chyba jakiś dostałeś. Siedź tu, bo napaliłam w piecu. Ogień rozpaliłam dla ciebie. Grzej się. Idź. Dobrze. No, czyli takie, podsumowując, niezobowiązujące. Kto... Ale naprawdę, to nie jest taka tylko nutka, wiecie, pomarańcza, taka... Jednak ten różowy grejpfrut to jest takie coś innego, coś bardziej, na czym można zawiesić nos, no już nie oko, tylko nos. To tyle na dzisiaj. Zostawiam na samym końcu urywki z Bolonii. Wiem, że mogą wszystkich nie interesować, a kto chce sobie jeszcze ze mną pospacerować uliczkami bolońskimi i popatrzeć na te zaułki. Wczoraj życiem tętniła Bolonia, nie tak jak w czwartek. Piątek już było, chociaż ja da znowu się przemykałam tymi takimi bocznymi dróżkami. Bardziej je lubię, bo nie lubię jednak takich tłumów, kiedy jesteś na tych głównych ulicach i... Bo ja mam jakiś taki szybki krok i jak muszę wszystkich wyprzedzać, to się zaczynam denerwować. Ja się tutaj przyzwyczaiłam u mnie na tym miasteczkowym, na tych szerokich polach, że nikogo nie ma i idę, a wręcz czasem nawet biegnę. Jak za dużo jest ludzi, to mnie to zaczyna już tego i wybieram te boczne. No, to zapraszam. I do następnego. Cześć!
Szewc. Takie zawody to już giną. Wszystko. No tak, wszystko chińskie. Ojejku, co mi tu znowu jedzie na mnie? Schowaj się. A co to za wieża? W ogóle jej nie widziałam wcześniej. Ukryta gdzieś tam w środku. Gdzie ona jest ukryta? Jakie chudziutkie przejście. Dobra, ja tu będę filmować. Będę filmować krajobraz. O, i tak Bóg stworzył pizzę.